Do pana chyba nie muszę niczemu przedstawiać. Robert Burnejcza we własnej osobie. Hardkorowy koksu. Co robisz na premierze w kinie? No co robię? Będę oglądał. No. Myślałam, że wyglądał. No będziemy, oczywiście jesteśmy zaproszeni tutaj i się cieszę, że na pewno zobaczymy, czy hardkorowy film, czy będzie pompa, czy nie. To powiedz lepiej o swojej działalności teraz, poza siłownią. Postawiłeś na gastronomię. Kochający ojciec, mąż, partner życiowy. Co spowodowało takie zmiany w twoim życiu? No naprawdę dużo się dzieje. Dopiero wczoraj wróciłem po zawodach, bo występowałem na Masters Mr. Olympia. Widać, że jeszcze jestem wysmarowany, jest pompa, nie? Także były zawody, oczywiście rodzina, dwie córeczki mam, 2,5 roku i 3,5 roku. No i teraz rozwijam burgerownię Burgernika Burger. Ten weekend też otwieramy Bielsko-Biały, będzie 8 czy 9 punkt, już pomyliłem się, ale cały czas rozwijamy franczyzę, siłownie wszystko, także i cały czas jest co robić, nie? Czyli finalnie twój lokal jest tylko na Kopijników, reszta to franczyzy, tak? Tak, wszystko na franczyzy, w każdym mieście, a tutaj w Warszawie jest mój siłownia. A jeżeli chodzi o twoje życie zawodowe, o twoje plany, masz jakieś? Gdzieś cię będziemy mogli obejrzeć, podziwiać kolejne walki? No wiesz co, z walkami na razie dam spokój, ale mówię, występowałem na największe zawody Masters Olympia, teraz zeszły weekend światowy. Zająłem tam 11 miejsce, ale z całego świata. Także takie postanowienie miałem, że jeszcze wyjść na tej scenie kulturystyki. Oczywiście można zobaczyć cały materiał u mnie na YouTubie, na kanale Robert Burnejka. No i tak i zawodowo. No więcej teraz jakby ojciec jestem, biznesmen, niż tam już tak zawodowo, bo już swój wiek mam i puszczę już młodym tam gdzieś na te zawody wszystkie. Ale chciałem pokazać, że jeszcze w takim wieku można zrobić formę jak chcesz i wiek nie jest znaczenie, nie? Masz o wiele młodszą partnerkę, rozumiem, że motywuje cię w działaniach. No to oczywiście, no partnerka musi być młodsza w moim przypadku, no bo dzieciaki małe, wszystko, także no super. Jak sobie radzisz w roli ojca? No bardzo fajnie, jest dużo roboty, bo rok po roku dziewczyny także dają trochę popalić, ale no coś innego. Jest wesoło. Jest tak, Robert, że jak masz syna, pilujesz syna, pilujesz córki, to pilujesz całego miasta. No tak, bo trzeba będzie pilnować, także uważajcie chłopaki za kilka lat. Co będzie musiał mieć w sobie kandydat na męża, żeby tato zaakceptował chłopaka? Będzie musiał mieć pompę? Będziesz patrzył na wielkość bicepsa? No oczywiście, 200 najmniej wyciskać, no i wiadomo, że będę cały czas muszę być na tego formie, nie? Także nie będzie lekko, za 20 lat Robert jeszcze pokaże, gdzie raki zimują, nie jednemu mężczyźnie. A teraz jeszcze ci udanego seansu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam tam wszystkich. Dziękuję.